Dzień dobry Państwu, to ja, Koronowicz Krzysztof. Na początku chciałem powiedzieć takie sprawę. Groźno i wyraźnie. Dowiedziałem się dzisiaj od operatora mego, który kręci filmy moje, nakręca, że z Ukrainy Igor Łupan jest jak małpa. To co ja mówię, to on powtarza. Szanowny panie Igorze, Łupan, nie mów pan małpą, bo do zoopara trzeba posłać, czy gdzie? Czy w klatkę zamknąć? Bo tylko małpy umieją powtarzać. Ja mówiłem dawniej i teraz mówię, że nie trzeba brać słów ode mnie, że nie trzeba kraść, bo to jest złodziejstwo, to jest przestępstwo. Pana można podać pod sprawę, ale jeszcze będę się zastanawiać, co zrobić z panem. Dalsza sprawa. Do Korwina Janusza mówię teraz. Panie Januszu, wiesz pan co? Ja zaproponowałem dla Małgorzaty Ogórek już wcześniej. 3 tygodnie temu zaproponowałem, żeby przeszła do mojej partii. A pan te słowa powtarza, co ja. Trzecia sprawa. Szanowni Państwo, zrobiłem zebranie niedawno swojego komitetu i pomyśleliśmy, rozłożyliśmy uwagę, że wygra Andrzej Duda z PiS-u i po zaawansowaniu jego na prezydenta Polski jako Komitet Obywatelski Prawa i Godność Podlasie 21 i Biuro Interwencji Obywatelskich opracujemy plan o wydłużenie metra, o rozszerzenie metra, żeby trzecie metro było, trzecia linia metra była w Warszawie, żeby ludzie nie byli zakorkowani, bo słyszałem i w telewizji, i wszędzie, że most się spalił. Bardzo sławny, bardzo ważny, ale już firma podjęła się i zaczyna odbudowywać jego. Ale jeszcze będzie gotowy 2016-2017 roczek. To trzeba czym prędzej, wydałem polecenie dla swojego komitetu, dla swojego architekta, opracowanie planu o wydłużenie trzeciej linii metra w Warszawie, żeby zaczęli kopać, budować, żeby zaczęli budować trzecią linię metra, bo Warszawa jest całkowicie zakorkowana. Widzę w telewizorze, tu i od operatora się dowiedziałem dzisiaj, i na zebraniu się dowiedziałem, nawet do mnie jeden złożył pismo z Białegostoku, nie wymienię imienia, nazwiska, bo to jest do mojej wiadomości napisał tylko, cały adres i prośbę napisał, ażeby ja zaapelowałem o rozbudowę trzeciego metra. Jak tylko wygra prezydent Andrzej Duda, to mam nadzieję, że tak. A może inny wygra, nie wiem kto wygra, ale takie złożymy jako komitet do pana prezydenta RP natychmiastowe rozbudowę linii metra. Bo musi być jeszcze jedna linia metra w Warszawie, bo Warszawa się rozbudowuje. Stolica nasza, to mnie bardzo cieszy, że coraz to większa.
i trzeba coraz to dłuższy, żeby była linia metra, żeby było i asfalt, i metrem, żeby było dojechać przed nim, i autobusy, żeby byli. I jeżeli musi być to, to co ja powiedziałem. I jeszcze raz wracam do Janusza Korwin-Mikkego, że panie Januszu, ja zaproponowałem, ażeby Małgorzata Ogórek przeszła do mojego komitetu, a nie do pańskiego. Bo wie pan co? Pana komitet tak się rozleci się jak palikota. I pan nie wygrasz tego na prezydenta RP, tylko trzeba czym prędzej się, żeby zjednoczyć swój głos, oddać dla Andrzeja Dudy, żeby Andrzej Duda wygrał wybory, żeby był prezydentem RP. Bo jego przemówienie mi bardzo się podoba i bardzo cenię jego z całego serca, z całej duszy. Panie Andrzeju Duda, życzę panu jako kandydat, no nie kandydat, bo nie startuję, a jako przewodniczący Komitetu Prawa i Godność Podlasia 21 i Biura Interwencji Obywatelskich, życzę panu z całego serca, ażeby pan wygrał wybory 2015. Dziękuję bardzo.